Dzień dobry w Stanach Zjednoczonych i dobry wieczór w Polsce. Ja nazywam się Adam Zalewski, jestem redaktorem naczelnym portalu biotechnologia.pl i będę miał przyjemność poprowadzić dla Was wirtualne spotkanie Polish Multilingual Seminar. Za organizację tego wydarzenia jako strona polska odpowiada Fundacja Polonium. Ja mam nadzieję, że nawet u nas nie jest jeszcze za późno na ostatnią tego dnia kawę, ponieważ to spotkanie będzie częścią serii Career Café, w ramach której słuchacze mogą poznać ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki, dzięki czemu zyskują pełniejszy obraz polskich prac badawczych. Natomiast po stronie amerykańskiej wpisujemy się w szerszy cykl warsztatów wielojęzycznych zainicjowanych przez Genetic Society of America, nazwany właśnie The Multilingual Seminar Series. Wydarzenie ma na celu debatę na temat trudności w komunikowaniu nauki w języku ojczystym, podczas gdy wszyscy w środowisku akademickim dosyć swobodnie i powszechnie operujemy językiem angielskim. Odbyło się już kilka tego typu spotkań w różnych językach i ja niezmiernie cieszę się, że moja koleżanka Anna Wei zaprosiła mnie do moderowania pierwszego takiego panelu w języku polskim właśnie. Ania uzyskała doktorat na Uniwersytecie Virginia, obecnie pracuje w Biurze Spotkań Naukowych i Konferencji Federation of American Societies of Experimental Biology, ale cały czas ta polska nauka leży jej na sercu, chce ją popularyzować i to spotkanie jest najlepszym tego dowodem. Skoro ja wprowadziłem Was pokrótce i zapoznałem z inicjatorami tego eventu, to pora, by wypowiedzieli się oni sami o sobie. Zapraszam na naszą wirtualną scenę Joannę Kwiatek, reprezentującą Fundację Polonium. Bardzo serdecznie dziękuję, Adamie. Ja nazywam się Joanna Kwiatek i jestem koordynatorką projektu Career Café z ramienia Fundacji Polonium. Jest mi bardzo miło witać wszystkich uczestników, jak i panelistów oraz Ciebie, Adamie. Chciałam również przedstawić oficjalne stanowisko Fundacji Polonium w związku z panującą agresją militarną na terytorium Ukrainy. Chcieliśmy wyrazić swoją solidarność z narodem ukraińskim na całym świecie. Bez względu na narodowość, szersza społeczność naukowa, z którą się utożsamiamy, sprzeciwia się wojnie i promuje pokój. Nie wyobrażamy sobie bólu i niepokoju, jakich doświadczają diaspory, w tym diaspory naukowe, ze wszystkich zaangażowanych stron. Jakkolwiek niewystarczające mogą być słowa, milczenie wydaje się niewłaściwe. Nasi ukraińscy przyjaciele, wiecie, że stoimy z wami. Spotykamy się dzisiaj na webinarium, które promuje komunikowanie nauki, które popularyzuje naukę. Ja reprezentuję Fundację Polonium i jesteśmy organizacją non-profit, która ma na celu jednoczenie polskiej diaspory naukowej, zarówno w kraju, jak i poza jej granicami. Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszej działalności w przestrzeni internetowej, zarówno na portalach społecznościowych, takich jak Twitter i Facebook, oraz na naszej stronie internetowej. Nasza fundacja zrzesza naukowców na całym świecie, tak jak powiedziałam, i w ramach fundacji stworzyliśmy portal, który nazywa się Polonium Network. Naszym celem jest zrzeszenie naukowców, aby mogli łatwiej wymieniać się informacjami i doświadczeniami. I chciałam wszystkich zachęcić do dołączenia do nas, ponieważ w ramach naszej platformy oferujemy wszystkim uczestnikom tej platformy pozyskiwanie informacji w pierwszej kolejności o naszych wydarzeniach polonijnych, jak i są też dostępne różne oferty pracy zarówno w Polsce, jak i za jej granicami. Link zaraz pojawi się na czacie do naszej fundacji Polonium, do Polonium Network. Chciałam też zwrócić uwagę na profil naszej społeczności. Zrzeszamy zarówno studentów, magistrantów, doktorantów, jak i osoby już zaangażowane w naukę zarówno po stronie stricte akademii, jak i biznesu. Oraz zrzeszamy też ludzi zajmujących się nauką w różnych dziedzinach, zarówno w dziedzinach społecznych, jak i w dziedzinach life science. Projekt Career Café organizowany przez Polonium Network wystartował w listopadzie zeszłego roku. Jest to bezpłatna seria spotkań, paneli dyskusyjnych, jak i warsztatów.
Pierwszeństwo uczestnictwa mają właśnie członkowie i członkinie naszej platformy Polonium Network. Spotykamy się dość często, staramy się spotykać w odstępach comiesięcznych, zawsze w drugi wtorek miesiąca. Dlatego serdecznie już zapraszam, żeby sobie zanotować ten termin kwietniowy, bo się też będziemy wtedy spotykać. Osoby, które są z naszego ramienia fundacyjnego odpowiedzialne za stworzenie tego wydarzenia, to Vanessa, Alicja, Kasia, Patrycja oraz ja. Serdecznie wszystkim dziękuję za czas i energię poświęconą w stworzenie tego wydarzenia. I tym samym chciałam wszystkich zaprosić na nasze kolejne webinarium, które odbędzie się 12 kwietnia, przepraszam, o godzinie 18 czasu polskiego, to jest samo południe czasu na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I będziemy dyskutować na temat transferu wiedzy, czyli knowledge transfer, the role of a scientist in his or her product's commercialization. Serdecznie wszystkich zapraszam do rejestracji i do śledzenia nas. Tym samym jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich i oddaję głos Ani, naszemu partnerowi tego spotkania. Dziękuję bardzo. Aniu, nie słyszymy Cię. Oj, przepraszam. Zapomniałam włączyć głos, więc zacznę jeszcze raz. Dzień dobry i dziękuję Asiu i Adamie za wstęp. Ja się nazywam Anna Drągowska-Way i chciałabym wszystkich powitać w imieniu Genetics Society of America, który jest współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia. W Genetics Society of America jestem członkiem Early Career Leadership Program. I chciałabym wykorzystać tę okazję, żeby przybliżyć uczestnikom dzisiejszego webinaru ten program i zachęcić wszystkich do aplikowania. ECLP to jest program przeznaczony dla doktorantów i postdoków, czyli naukowców na wczesnych etapach kariery. I podczas programu młodzi naukowcy mogą dołączyć do zespołu, który jest związany z tematyką, jaką są zainteresowani, i będą częścią tego zespołu, mogą proponować różne projekty, pracować na nimi z innymi członkami zespołu i dzięki temu rozbudować swoją sieć kontaktów, zdobyć różne umiejętności i stawać się liderami w środowisku naukowym. Na tym slajdzie chciałam Wam przedstawić strukturę programu i jaką różną tematyką zajmujemy się właśnie w Early Career Leadership Program. Ja osobiście jestem częścią Communication i Outreach Subcommittee i w moim komitecie pracujemy nad różnymi artykułami dotyczącymi problemów młodych naukowców oraz komunikowaniem trudnych naukowych tematów dla szerokiej publiczności. Nie chciałabym zabierać dużo czasu, więc jeżeli ktoś z uczestników dzisiejszego webinaru jest zainteresowany aplikowaniem, to zapraszam do odwiedzenia strony internetowej programu i prześlę tą stronę na czacie, żeby było łatwo ją odwiedzić. I jeżeli ktoś chce, może także się ze mną bezpośrednio skontaktować, także na czacie dam swoje dane kontaktowe. A teraz przekazuję głos Adamowi. Dziękuję, Ania. Drodzy słuchacze, znacie organizatorów, znacie temat przewodni naszej dyskusji, więc pora poznać tych, z którymi się dzisiaj połączymy i z którymi, no właśnie, łączy mnie miłość do nauki i chęć dzielenia się nią w języku polskim. Ja nie obawiam się o to, czy my złapiemy się jakiś wspólny flow, bo tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki i w tych samych barwach, i to zarówno jeśli chodzi o kwestie narodowe, jak i gałęzie nauki, które są nam szczególnie bliskie. Dzisiaj mamy taki akurat idealny parytet płci 2:2, no ale kultura, zwłaszcza w tak szczególnym dniu, zobowiązuje rozpocząć od kobiet. Jest z nami dr Joanna Bagniewska, jak sama o sobie mówi, osoba dzieląca czas pomiędzy pracę akademicką, z wykształcenia zoolog, wykładowca na Wydziale Nauk o Środowisku Brunel University London, a popularyzację i komunikację nauki, czym zawodowo zajmuje się na Wydziale Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Cześć, Asia. Cześć, bardzo mi miło.
No i dalej chciałbym Wam przedstawić Natalię Osicę, socjolożkę, mediatora, również popularyzatorkę nauki, ale przede wszystkim założycielkę i dyrektor zarządzającą ProScience, czyli pierwszej w Polsce agencji PR sprofilowanej stricte na współpracę ze środowiskiem akademickim. Cześć Natalia. Cześć Adam, dzień dobry, witajcie wszyscy. No i stawkę zamyka dr Rafał Mostowy, kierownik grupy genomiki mikrobów Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel wspominanej dzisiaj już kilkukrotnie Fundacji Polonium, którą inicjował z myślą łączenia polskiej diaspory naukowej rozlanej po całym świecie. Cześć Rafał. Cześć, dzień dobry wszystkim. To oczywiście tylko wybrane punkty z bardzo bogatych CV moich rozmówców, ale niedługo będziecie mieli okazję poznać ich lepiej. Również sami możecie zadać im pytania. Ja na bieżąco będę monitorował czat. Jeśli podczas webinaru takie pytania będą się pojawiały, poddam je oczywiście pod dyskusję później na specjalnej sesji Q&A. Jeśli nie, możecie być pewni, że mi pytań nie zabraknie i postaram się maksymalnie wykorzystać dany mi dzisiaj czas. Skoro jesteśmy w komplecie, to zacznijmy i wywołałem pierwszą Asię, więc tutaj muszę od Ciebie, Asia, zacząć. Ja wiem, że Ty ponad połowę życia spędziłaś tak naprawdę za granicą. Dzisiaj pracujesz w UK, no ale Twoje badania naukowe zaprowadziły Cię w różne zakątki świata, od Australii przez RPA po Stany Zjednoczone. Jak przebiegała ta Twoja kariera na emigracji i jak w tym wszystkim cały czas utrzymać silny związek z ojczyzną, bo taki u Ciebie dostrzegam. Dobrze. Ja jestem, może zacznę od tego, że dosyć międzynarodowym dzieckiem, bo dzieciństwo też mi minęło w dużej mierze poza Polską. W wieku 6 lat wyjechałam do Włoch, potem wróciłam na kilka lat do Polski. W wieku 10 lat wyjechałam do Tajlandii, potem do Chin, potem znowu wróciłam do Polski, gdzie skończyłam liceum, po czym przeniosłam się na studia do Niemiec, z których wyjechałam na praktyki do Australii. Stamtąd wyskoczyłam do Stanów, gdzie dokończyłam swój licencjat. No i potem przyjechałam do Wielkiej Brytanii. Po drodze w czasie magisterki robiłam badania właśnie w RPA, jak wspomniałeś. Tam była moja praca terenowa. I od tej pory tak na tyle polubiłam Wielką Brytanię, że tutaj zostałam i z nią się złączyłam zawodowo. Ale po doktoracie, który ukończyłam na Uniwersytecie Oksfordzkim, zajmowałam się głównie pracą akademicką. Najpierw na Nottingham Trent University, potem na Uniwersytecie w Reading, aż w pewnym momencie zdecydowałam się na troszeczkę taki dosyć radykalny krok, mianowicie dzielenie kariery i obecnie jestem zarówno wykładowczynią, jak i popularyzatorką nauki na dwóch różnych instytucjach brytyjskich. Więc tak przedstawia się moja ścieżka kariery, pokrótce. No właśnie, ale o to Cię jeszcze muszę podpytać, bo tak jak sama wspominasz, Ty zawodowo masz dwie twarze i nawet jak przejrzymy sobie Twoją stronę internetową i to po lewo mamy taką zakładkę Akademia, tam podsumowujesz swoje prace badawcze, prace wykładowcy, no a po prawej stronie zakładka związana z popularyzacją nauki. Czy to oznacza, że ty jesteś jakaś rozdarta pomiędzy tymi dwoma światami, czy przeciwnie? Dla ciebie to jest naturalne połączenie komplementarne, jakbyś to oceniła? Dla mnie to jest bardzo fajne uzupełnienie. Jedna praca łączy się z drugą zdecydowanie, aczkolwiek wiem, że nie zawsze tak jest to odbierane w środowisku akademickim. I muszę powiedzieć, że zanim zabrałam się za popularyzację w wymiarze zawodowym, i póki było to dla mnie hobby tylko i wyłącznie, to bardzo często moi szefowie mówili, a wiesz co, powinna się chyba raczej skupić na badaniach czy na dydaktyce, na takich bardziej konkretnych rzeczach i to, co robisz w swoim wolnym czasie, to jest oczywiście twoja sprawa, ale tak właściwie to powinnaś być bardziej skoncentrowana na takiej konkretnej pracy badawczej. I to być może sprawdza się w przypadku wielu osób, no bo wiadomo, że praca w akademii też nie jest łatwa, zdobycie etatów nie przychodzi tak samo z siebie, ale z drugiej strony dzięki swojemu hobby, bo na początku popularyzacja to było hobby,
udało mi się znaleźć pierwszą pracę z umową na czas nieokreślony, co w Wielkiej Brytanii w środowisku akademickim wcale nie jest rzeczą oczywistą, a raczej jest to sprawa dosyć unikalna, zwłaszcza, że to było na Uniwersytecie Oksfordzkim i wtedy wszyscy moi znajomi, którzy do tej pory patrzyli na mnie jak na dziwadło, które zajmuje się taką stratą czasu, jak jest popularyzacja, troszeczkę się przymknęli. Natomiast uważam, że te dwie prace bardzo fajnie się łączą ze względu na to, że no, praca akademicka wymaga komunikacji, czy to w wymiarze dydaktycznym, czy jeżeli chodzi o publikacje. Natomiast praca popularyzatorska jest o tyle fajna, że nawet jeżeli pracuje się w takiej nie do końca własnej dziedzinie, ja jestem zoologiem, pracuję na Wydziale Pediatrii, to fakt, że jestem naukowcem i pochodzę ze środowiska akademickiego, bardzo ułatwia moje kontakty z innymi ludźmi z akademii, którzy mogą mi wytłumaczyć, o co chodzi w danym badaniu i jeżeli nie potrafią mi wytłumaczyć, o co chodzi, to nie będą mieli szansy wytłumaczenia tego szerszej publiczności. Więc przez to budujemy takie zaufanie do siebie wzajemne i ja pomagam im tłumaczyć z naukowego na nasze. Jestem przekonany, że my dzisiaj potwierdzimy, że popularyzator nauki to jest pełnoprawny zawód, ale w tej pierwszej rundzie pytań to jednak chcę, żebyśmy przede wszystkim przedstawili naszych prelegentów, więc tutaj też Rafała wywołam. Uniwersytet w Kopenhadze, Imperial College London, Uniwersytet Oksfordzki, Politechnika Federalna w Zurichu. No masz, Rafał, na rozkładzie naprawdę czołowe ośrodki akademickie w Europie, natomiast w przeciwieństwie do Asi, ty podejmujesz w 2019 roku decyzję o powrocie. I zastanawiam się, czy to była dla ciebie jakaś terapia szokowa, czy jednak ta różnica w mentalności, w kulturze pracy pomiędzy Polską a takim szeroko pojętym Zachodem nie była dla ciebie tak odczuwalna, jak to wyglądało? Więc odpowiedź jest taka, że był to tłumiony szok, o tyle, że ja się na niego długo przygotowałem, byłem świadomy wielu rzeczy przed powrotem. Wydaje mi się, że jest dużo aspektów, które ciężko teraz wchodzić w takim krótkim omówieniu własnej sylwetki, ale wydaje mi się, że na wielu, wielu płaszczyznach są ogromne różnice, może to brzmi jak oczywistość, ale samo to odkrywanie na jak wielu płaszczyznach różni się Polska od Wielkiej Brytanii, zarówno pod kątem naukowym, jak i pod kątem popularyzacyjnym, no jest czymś, co odkrywam codziennie na nowo. Okej, natomiast ty akurat skorzystałeś z takiego programu Polskie Powroty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Niewtajemniczonym powiem, że jest to grant, pewno ograniczone w czasie, bo do 4 lat finansowania, ale to jest jeden taki program. A zastanawiam się, czy Polacy według ciebie mają jakiś taki oddzielny ekosystem, który zagwarantowałby atrakcyjne warunki powrotu, ale nie tylko finansowe, również ambicjonalne, no i tą sieć networkingu z tymi, którzy nie chcą wracać, ale jakby nie patrzeć, w naszym interesie jest mieć z nimi kontakt, jakbyś to ocenił? Networking jest kluczowy, ale networking jest ogólnie chyba kluczowy nie tylko w moim przypadku, on jest po prostu ważny, bardzo ważny. W moim przypadku on jest szczególnie istotny pod tym kątem, że jest jednak ogromna różnica mentalności, tak jak powiedziałeś, pomiędzy osobami, które wyjechały na dłużej, zupełnie odcięły się od tego polskiego cementu, tego feudalnego systemu na uczelni, który zresztą nie istnieje tylko na uczelni, on istnieje wszechwobec, on się kruszy, ale on istnieje dalej, jest bardzo mocny. A tym, co jak jest za granicą i jednak jest cała społeczność tych osób, które wróciły i które myślą zupełnie inaczej. Ten network jest trochę takim układem nerwowym dla osób wracających, które mają styczność z tymi ludźmi, którzy myślą zupełnie inaczej, przyszłościowo, optymistycznie, że się da, że można robić to na dobrym poziomie, można robić to w sposób fascynujący i konkurować z dobrymi grupami za granicą.
ja nie mówię tutaj, wiadomo, z topowymi ośrodkami, ale przynajmniej z dobrymi instytutami w Europie, jest czymś, co jest bardzo, to musi być mentalnie obecne i musi być ta sieć jest potrzebna, żeby podtrzymywać tę energię, która jest potrzebna do wprowadzania tego w życie. Mhm. Ja tutaj zdradzę, że ostatnio prowadziłem taki webinar, w którym opowiadałem, jak ja jako humanista trafiłem do biotechu i wydaje mi się, Natalia, że tobie mógłbym zadać podobne pytanie, bo z wykształcenia, tak jak ci przedstawiałem, jesteś socjologiem, a tematem naszych rozmów zawodowych jest branża life science, więc moje pytanie brzmi, jak to się stało, że znalazłaś się w takim, a nie innym miejscu? Znaczy, wiesz co, moim DNA jest socjologia, czyli ja nie jestem naukowcem, ale moje wykształcenie zdeterminowało to, czym zajmuję się zawodowo. Jako socjolog znam się na procesach społecznych, a ponieważ mam 3-letnią specjalizację z komunikacji społecznej, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, to też odkryłam, że w tym świecie akademickim te kompetencje będą bardzo przydatne, bo właściwie jeśli weźmiemy pod uwagę, że każda sytuacja międzyludzka, w której dwie strony są od siebie uzależnione, jest konfliktem i teraz od tego, jak te dwie osoby będą postępować, zależy, czy ten konflikt doprowadzi do wyniszczenia, czy do poprawy współpracy, pracowania lepszej jakości, no to możemy sobie uświadomić, jak wiele konfliktów jest w środowisku akademickim, gdzie po prostu naturalnie mamy indywidualistów, którzy pracują nad swoimi badaniami i na wielu płaszczyznach na co dzień nie potrzebują się ze sobą komunikować. Dopiero w pewnych momentach jest to potrzebne. Więc ja szybko odkryłam, że te kompetencje, które wytrenowałam na studiach, są bardzo przydatne i takie doświadczenie mediatora, bo przez wiele lat byłam mediatorem sądowym jako wolontariusz, doświadczenia, gdzie właściwie trzeba się skoncentrować w 100% na potrzebach innych i kiedy dowiadujesz się, jakie są czyjeś oczekiwania, czego potrzebuje i poznajesz lepiej taką osobę, to i drugą też, to możesz się ze sobą pogodzić. I w ten sposób rozpoczęłam przygodę z PR-em, który generalnie zgodnie z definicją jest budowaniem relacji. I zaczęłam od tego, że pomagałam naukowcom, przedstawicielom najpierw nauk społecznych i humanistycznych komunikować się z dziennikarzami. Dopiero jak założyłam firmę, mogłam zobaczyć, jak to jest współpracować też z przedstawicielami nauk ścisłych i przyrodniczych. No i tutaj tak samo, te kompetencje, które mam, są tak samo przydatne. Jeśli chcesz mnie zapytać, czy potrafię przetłumaczyć wyniki badań z dziedziny biologii, chemii, fizyki na polski, nie potrafię i nigdy nie uważałam, że potrafię. Do tego celu zapraszam do współpracy tych, którzy się na tym znają, czyli dziennikarzy, blogerów naukowych, którzy mają kierunkowe wykształcenie i oni są partnerami dla naukowca, aby przetłumaczyć dane badanie, ale w tym wszystkim przede wszystkim odpowiadam za zarządzanie całym procesem i zarządzaniem komunikacją, tak aby naukowiec mógł osiągnąć swoje cele. Ja widzę, że mamy kolejnego niezarejestrowanego uczestnika na Twoich kolanach. Zobaczymy, czy będzie miało jakieś pytania. Natomiast Natalia, tak, no to co mnie szczególnie interesuje i taki też kolejny link między nami. Ty rzeczywiście zakładasz swoją agencję w 2015 roku. Ja również od tego momentu współpracuję ze swoją redakcją i tutaj chciałem się ciebie podpytać, jakie były twoje takie pierwsze obserwacje, bo jako socjolog na pewno zwracasz na to uwagę, jeżeli chodzi o kontakt z naukowcami i przekonywanie ich o tym, że komunikacja nauki jest ważna. Nie wiem, patrzą na ciebie jak na totalnego freaka, przybysza z kosmosu, czy aż tak źle nie jest? Wiesz co, tak, no ja jestem w ogóle o relacjach, to jest moje życie zawodowe, więc zdecydowanie obserwuję to i też mocno czasem odczuwam różne sytuacje. I tak, z anegdot, najśmieszniejsza rzecz, gdy założyłam firmę i ogłosiłam światu, że jest taka możliwość, aby skorzystać z profesjonalnych usług w obszarze dzielenia się wiedzą z ludźmi spoza świata nauki, pierwszy klient, telefon, naukowiec, bioetyk, pani Natalio, ja dzwonię, bo ja potrzebuję stronę internetową, potrzebuję logo, nazwy grupy roboczej, posterów. Ja mówię, no ale panie doktorze, ale do kogo pan chce dotrzeć? No do innych naukowców.
I tak jest cały czas i ja to akceptuję i to jest w ogóle super, to jest zrozumiałe i w ogóle wiem, że to jest webinarium o wychodzeniu poza świat nauki, ale chciałam też powiedzieć, że nawet w tym upowszechnianiu, czyli budowaniu widoczności dorobku naukowego, zdarza się, że naukowcy świadomie inwestują w to, aby w tym środowisku budować profesjonalny wizerunek, bo też wiedzą, jak to jest ważne, szczególnie za granicą. Także to było takie pierwsze zaskoczenie i ciekawostka. No przez te 7 lat to się nie zmieniło i dalej jak pracuję z naukowcami i zadaję im pytania i pytam się, do kogo chcecie dotrzeć, no to już nawet mówię, wiem, że przede wszystkim do naukowców, to powiedzcie, do kogo jeszcze. No i widzę taki trend, że młodzi, czyli tak jak Asia czy Rafał, jak najbardziej rozumieją tę ideę. Jest to skorelowane nie tylko z wiekiem, ale też właśnie z doświadczeniami z zagranicy, bo w innych krajach ten obszar działania w nauce ma się znacznie lepiej niż u nas. No i też wychodzę z takiego założenia, że po prostu musimy jeszcze trochę poczekać, aż będziemy mogli powiedzieć, że większość naukowców o tym myśli, no bo większość naukowców dziś była wychowywana w zupełnie innym stylu, w zgodzie z innymi wartościami, gdzie w ogóle się o popularyzacji nie mówiło. Chciałbym teraz skonkretyzować troszeczkę tą rozmowę, bo w ogóle niesamowite, że na Oxfordzie mamy takie wyodrębnione stanowisko, jakie pełni Asia i tutaj zacytuję, to jest dokładnie Communications and Public Engagement Officer. Na czym w zasadzie, Asia, dokładnie polega ta skomplikowanie i egzotyczne brzmiąca nazwa, czyli jakbyś zaprowadziła nas za kulisy wykonywanego zawodu, a żebyśmy mogli sobie to jakoś zwizualizować. Czy widzisz w Polsce podobny zawód, a jeśli nie, to czy jest taka potrzeba? Jasne. Nie dość, że na Uniwersytecie Oksfordzkim istnieje taka pozycja jak moja, to właściwie na każdym wydziale Uniwersytetu Oksfordzkiego istnieje ktoś taki jak ja. Czasami nawet jeżeli jest większa grupa badawcza, to zatrudnia kogoś w podobnej roli. No i na moją rolę składają się dwie takie funkcje. Jedna to jest communications, a druga to jest public engagement. Komunikacje, to jest sprawa komunikacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, czyli zarówno tego, o czym Natalia wspominała, jak naukowcy rozmawiają między sobą i to nie tylko z innymi naukowcami z innych instytucji, ale też wewnątrz wydziału, zwłaszcza jeżeli wydział jest duży, rozstrzelony, zajmują się różne grupy różnymi tematami. Nie jest to takie oczywiste, że wszyscy wszystkich znają i wszyscy ze sobą będą rozmawiać od tak sobie, więc to jest taka komunikacja wewnątrzwydziałowa, ale również komunikacja na zewnątrz, czyli pisanie notek prasowych, wyłapywanie ciekawych historii z badań i opowiadanie o nich zarówno w mediach, jak i w takim centrum zarządzania relacjami z prasą i z różnymi mediami, bo mamy coś takiego, co się nazywa Public Affairs Directorate. Takie największe centrum, wszystkie najważniejsze historie idą przez to i potem są rzucane dalej w przestrzeń dziennikarską. To też jest prowadzenie strony internetowej, pokazywanie naukowcom, w jaki sposób mogą dotrzeć do różnych publiczności, zarówno akademickich, jak i pozaakademickich. To jest ta część komunikacyjna. Z drugiej strony jest public engagement. I public engagement, jak sama nazwa wskazuje, jest public, czyli zajmuje się szerszą publicznością. Tutaj chodzi głównie o wychodzenie z wynikami badań do osób, które są niekoniecznie się dochodzą ze środowiska akademickiego. A ta rola bierze się stąd, że obecnie coraz więcej grantów, jeżeli właściwie nie wszystkie, mają oprócz rubryczek, w których wymagane jest wypisywanie, co takiego będzie się robiło, jak będzie wyglądał budżet, jak będzie wyglądał, nie wiem, w jakim czasie wszystkie badania zostaną przeprowadzone, czego się spodziewamy po nich. Jest też rubryczka, w jaki sposób o tych badaniach dowie się świat i jakie projekty macie Państwo przygotowane właśnie, jeżeli chodzi o upowszechnianie, popularyzację wyników tych badań. No i w tym momencie biedny naukowiec, którego rolą, no bądźmy szczerzy, nie jest na ogół popularyzacja, tylko skupianie się na przeprowadzaniu tych konkretnych badań, troszeczkę panikuje i mówi sobie,
no może pójdę do szkoły własnego dziecka i opowiem na lekcji biologii o tym, co ja takiego robię. Liczność to nie jest ten typ zaangażowania i grantodawcy nie są specjalnie pod wrażeniem tego typu aktywności. Oni chcą już czegoś więcej. Dlatego takie osoby jak ja są zatrudniane między innymi dlatego, żeby wymyślać fajne projekty, które angażują szerszą publiczność, która, powiedzmy sobie, nie ma obowiązku siedzenia i słuchania o tym danym projekcie. Więc na to składają się właśnie dwie części mojej roli i muszę przyznać, że to jest bardzo fajna praca. Nie wiem, na ile taka funkcja jak moja istnieje na polskich uczelniach, ale wydaje mi się, że na niektórych uczelniach jest coś. Aczkolwiek to chyba Rafał i Natalia będą bardziej. Właśnie, troszeczkę nam tutaj, Asia, przerywasz, ale mam nadzieję, że niedługo dojdzie to łącze do pełnej funkcjonalności, ale właśnie myślę, że Rafał i Natalia nam najlepiej na to pytanie odpowiedzą. Natalia 3 lata była rzecznikiem prasowym jednej z niepublicznych uczelni, więc powiedz mi, Natalia, czy ty uważasz, że w ogóle to stanowisko rzecznika prasowego jakkolwiek oddaje to, kim jest chociażby Asia na Oxfordzie? Czy to jednak zbyt daleko idąca analogia? Czyli jak te biura prasowe się u nas w kraju rozwijają? Co do zasady, to rzecznik prasowy ma tak dużo obowiązków, że nie ma czasu na to, żeby popularyzować naukę, chyba że sobie sam sformatuje swoje stanowisko i ma na to wpływ. Jednakże co do zasady, to nie jest możliwe i nie można jakby oczekiwać, że rzecznik prasowy się tym będzie zajmował. Nie będę wymieniać teraz, ile ma innych funkcji. Mhm. Można oczekiwać za to, że generalnie biuro prasowe jako jednostka w strukturach uczelni taką popularyzacją się zajmie i tutaj pewnie Rafał zaraz mógłby uzupełnić mnie, jak to wygląda na jego uczelni, bo akurat Uniwersytet Jagielloński ma dość prężnie działające biuro prasowe. Nie zmienia to jednak faktu, że sama popularyzacja wyników badań naukowych jest pewnym nowym w Polsce, więc możemy mieć biuro prasowe, ale ono nie dotyka badań, bo albo się boi, nie wie, jak to zrobić, nie ma relacji z naukowcami w swojej uczelni, nie jest zainteresowane, albo ma odgórnie powiedziane od swojego szefa, że po prostu ma zajmować się czym innym. Więc tych powodów może być wiele. Na pewno to, co obserwuję, że coraz bardziej rosną oczekiwania naukowców, którzy są coraz bardziej zainteresowani popularyzacją i coraz bardziej potrzebują narzędzi i wsparcia. Niestety to nie idzie to tak szybko, jak świadomość biur prasowych i rzeczników czy szefów działu promocji, które często zarządzają tymi biurami. To, co jest dostrzegane też na rynku teraz, to, że pojawiają się takie stanowiska, jak ma Asia, jednakże to są pojedyncze stanowiska na pojedynczych uczelniach. Tak, Asia mówi, że na każdym wydziale jest coś taki. U nas to w ogóle, słuchajcie, nawet na wydziale najczęściej nie ma osoby, która jest w ogóle od promocji, od czegokolwiek. Po prostu są centralizowane biura prasowe i promocji. Ale już na przykład Uniwersytet Gdański, była rzeczniczka, została specjalistą do spraw popularyzacji, tak fajnie sobie ułożyła tą ścieżkę, że po kilkunastu latach bycia rzecznikiem zajęła się tylko popularyzacją. No i mamy dwie uczelnie, z tego co kojarzę, które stworzyły w swoich strukturach taką jednostkę, czyli Politechnika Śląska, która ma Centrum Popularyzacji Nauki, które faktycznie zajmuje się tylko tym, aby tę naukę przekazywać na zewnątrz. I z tego, co pamiętam, też w Lubinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ma taką jednostkę w strukturach. No ale to jest całkowite nowum. Uczelnie zagraniczne mają całe redakcje, które tworzą treści na blogi dotyczące tylko i wyłącznie wiedzy naukowej. Także mamy jeszcze dużą lekcję do odrobienia i drodzy naukowcy, jeśli nas słuchacie faktycznie, to tak, to myślcie o takiej ścieżce, żeby łączyć nawet na jednej uczelni, w której pracujecie, etat naukowy, naukowo-dydaktyczny z pracą dorywczą w biurze prasowym w ramach popularyzowania nauki. To już przekazuję głos Rafałowi. Jasne, właśnie za chwilę więcej o tych ścieżkach kariery, ale chciałbym, żebyście na bieżąco odnosili się do swoich słów. Rafał, jak to rzeczywiście wygląda na twojej macierzystej uczelni, gdzie obecnie pracujesz? Więc
Disclaimer, ja nie znam tak dobrze od podszewki Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby komentować, jak to wygląda. Mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony i u nas. Więc po pierwsze, no pomimo tego, że na UJ-cie istnieje, jest bardzo dużo inicjatyw pod kątem popularyzacji nauki. Wiele z nich jest bardzo, bardzo fajnych i bardzo takich angażujących i budzących duże zainteresowanie. Są one centralne. Z punktu widzenia grupy naukowej bardzo wsparcie do popularyzacji własnych wyników badań jest małe. To znaczy, tak jak Natalia mówiła, jest biuro prasowe, które nie zajmuje się komunikacją. Jak się coś ma, to oni chętnie pomogą, ale to generalnie musi być napisane, przeredagowane, już wysłane im do wysłania. I trzeba jeszcze ich poganiać, żeby się tym zajęli. Więc wydaje mi się, że nie wynika to złych chęci, tylko tak jak powiedziała Natalia, że oni po prostu, wydaje mi się, że mają, ta posada nie jest stworzona pod tym kątem. I teraz mogę tylko powiedzieć, że u nas w MCB dopiero w tym roku, po wielu miesiącach lobowania przez naszą rektora została stworzona posada communications officera i właśnie na nią rekrutujemy. Nie jestem do końca przekonany, przepraszam na sekundkę. Już jestem. Nie jestem do końca przekonany, na ile to jest communications officer, na ile tam będzie public engagement, bo to Asia jasno podkreśliła rozróżnienie między tymi dwoma rzeczami. To jest chyba bardzo istotne, to rozróżnienie, bo jednak to są dwie zupełnie różne rzeczy. Wydaje mi się, że to się trochę wyklaruje, ale sam fakt, że ta pozycja została stworzona i w tym momencie szukamy kogoś na tę posadę, jest czymś dość optymistycznym, bo jednak zostało... Te posady... Inicjatywa stworzenia takiej posady, musi się na to zgodzić uczelnia, czy musi być od samej góry, więc jednak powoli zaczyna się takie zrozumienie. No, nie jest to w pełnym przypadku fakt, że nasza dyrektor jest Brytyjką, więc po prostu wydaje mi się, że to ma duże znaczenie. To mamy odpowiedź, ale Rafał, jeszcze tylko wejdę ci słowo, bo jedna rzecz mnie interesuje. Chciałbym, żebyś powiedział mi więcej o swojej grupie badawczej, bo ja wyczytałem, że wy szukacie utalentowanych, zmotywowanych ludzi do dołączenia do swojego zespołu, ale zastanawiam się, czy właśnie ta oferta dotyczy biologów, bioinformatyków, inżynierów, czy ewentualnie osoba, która zajęłaby się no właśnie popularyzacją nauki, komunikacją z biznesem, pozyskiwaniem grantów, czyli miałaby takie kompetencje miękkie, też znalazłaby zatrudnienie w waszym zespole, czy szkoda wam na to środków, bo sami sobie z tym radzicie? Jak to wygląda? Znaczy, ja jestem młodym grup liderem, więc tak naprawdę jesteśmy takim startupem grupy. Znaczy, mamy budżet i dofinansowania mamy sporo, ale to jest dofinansowanie na badania i na zatrudnienie młodych osób, które zajmują się bioinformatyką. My się zajmujemy bioinformatyką w kontekście genetyki, genomiki. Ale perspektywicznie, gdyby się nam udało zostać dużą grupą, to być może bym coś takiego rozważył. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, no nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy perspektywicznie chciałbym taką osobę zatrudniać, natomiast mogę powiedzieć, że to prawdopodobnie musiałoby być jakiś grantu dającą dużą swobodę zatrudniania i prawdopodobnie z jakąś perspektywą biznesu. Moja grupa zajmuje się badaniami podstawowymi. Są tam oczywiście, jest tam tak zwany translational aspect, czyli te aspekty potencjalnie biznesowe, ale to jest dość daleko na horyzoncie, a w tym momencie my się skupiamy bardziej takimi badaniami podstawowymi. To chciałbym, żebyśmy zrobili sobie teraz taką burzę mózgów i zapytam się, może znowu od Asi zaczniemy.
jakie możliwości mają absolwenci kierunków life science, którzy tak jak ty, i tutaj cię zacytuję, nie chcą dać się zamknąć w laboratorium, czyli na co powinni zwrócić uwagę, no, szukając tej swojej wymarzonej ścieżki kariery. Mogę mówić tylko o kwestii popularyzacji, bo na przykład no, wiem, że oczywiście można iść bardziej w kierunku biznesowym albo, albo pójść do prywatnej firmy, ale ja tych ścieżek nie wybrałam, więc trudno mi o nich opowiadać. Jeżeli chodzi o taką ścieżkę około popularyzacyjną, przede wszystkim ważne jest doświadczenie. Bo o ile na przykład na wielu uczelniach brytyjskich teraz jest kierunek studiów Science Communication, o tyle nie jest ukończenie takiego kierunku studiów nie jest wymagane do tego, żeby zostać popularyzatorem. Czyli jeżeli chodzi o doświadczenie, tutaj zarówno chodzi mi o doświadczenie dziennikarskie, jak i doświadczenie z organizowaniem bardzo różnych wydarzeń o, że tak powiem, różnych smakach, czyli wydarzenia skierowane do przeróżnych publiczności i do młodszych, i do starszych, i do bardziej biznesowych, i do bardziej rozrywkowych. I warto zbierać wszystkie doświadczenia i pamiętać gdzieś o nich i umieć o nich też mówić w taki sposób, który podkreśla umiejętności miękkie. Czyli powiedzieć nie tylko, a kiedyś tam dałam wykład gdzieś tam, tylko powiedzieć, że jestem w stanie wziąć temat i obrobić go w ten sposób, żeby zrozumiały mnie sześciolatki, albo żeby zrozumiała mnie grupa osób starszych, mogę opowiedzieć w taki sposób, żeby oni wszyscy nie usnęli, albo mogę pisać blogi zarówno do gazet, jak i teksty dla dzieci i myśleć o tym, w czym jesteśmy dobrzy, co nam sprawia przyjemność oczywiście, bo to też jest ważne, i w jaki sposób później to wykorzystać w swojej ścieżce kariery. I jeżeli jest to coś, co Wam sprawia przyjemność, no to super, bo zaczyna się to oczywiście jako hobby, ale potem może przejść w konkretną pracę. Więc od tego bym polecała wyjść. No dzisiaj mamy takie świetne przykłady osób, które wywodziły się ze środowiska akademickiego, jak naukowy Bełkot, Tomasz Rożek, a to są osoby, które mimo wszystko trafiają cały czas regularnie gdzieś do kart na czasie. Na YouTubie mamy Asię Podgórską, też świetne wyniki na Instagramie, wiedzą, jak to robić. No i właśnie tutaj Natalia, ciebie troszeczkę tym pytaniem zahaczę, bo ty dużo w swoich wypowiedziach mówisz, że już nie trzeba się tak naprawdę uzależniać od konkretnej uczelni, legitymować danym dyplomem, tylko popularyzować naukę możemy na własną rękę, wykorzystując te narzędzia cyfrowe. To gdybyś mogła coś tym młodym osobom szukających ścieżek kariery niestandardowych podpowiedzieć. Czy na pewno chciałabym, żeby jednak legitymizowali się swoją uczelnią, bo to jest ważne i pewnie właśnie chodziło ci o ten aspekt, o którym mówię, że jeśli się jest dobrym w popularyzowaniu, to biorąc pod uwagę, jak duży jest popyt na informacje naukowe, to można samodzielnie stanąć na nogi i zbudować swój kanał komunikacji. I tutaj mówimy o przykładowo o influencerach, czyli generalnie twórcach blogów czy vlogów, którzy mają takie zasięgi, że mogą po prostu pozwolić sobie na to, aby tylko tę pracę wykonywać i z tego żyć, i nawet za tym stoją całe zespoły, którymi zarządzają. I faktycznie w ostatnich latach widać wysyp na rynku polskim, ale rynek polski jest daleko w tyle za rynkiem zagranicznym. Za granicą to się dzieje już od dłuższego czasu. Można zarabiać na stworzeniu takiego kanału popularno-naukowego i pewnie to się wiąże z tym, że już się nie robi badań naukowych, czyli to jest zdecydowanie ścieżka dla kogoś, kto ma mocny background w danej dziedzinie i czuje na sobie odpowiedzialność, bo to jest też bardzo odpowiedzialne, i stawia na rzetelność i też ma w sobie wciąż pokorę, bo może wiedzieć dużo, ale nigdy nie będzie wiedział wszystkiego. No i faktycznie można taką ścieżkę rozwinąć, ale influencerzy naukowi to nie wszystko, bo właściwie dzisiaj największe zapotrzebowanie na rynku pracy jest na science writerów. Science writerów, czyli osoby, które mają właśnie tą wiedzę dziedzinową i potrafią pisać. Lekkie pióro i wiedza dziedzinowa
To są osoby, które nie tylko ukończyły biologię, chemię, fizykę, ale też inne hermetyczne, bo każda dziedzina jest właściwie hermetyczna, dyscypliny, i one są potrzebne, bo faktycznie mało jest, jest ograniczona liczba osób, które to potrafią. I widzę, że jest duże zapotrzebowanie. Firmy, startupy, ale też duże firmy szukają w tej chwili partnerów do współpracy na zasadzie podwykonawstwa, więc to można łączyć z pracą naukową i w ten sposób sobie dorabiać, być takim science writerem. Za granicą nawet już są takie bazy, na których można się ogłaszać, że się właśnie jest wykształconym w tej dziedzinie i oferuje się swoje usługi. Naturalnie też można pomyśleć o pracy dziennikarskiej, przy czym to też jest już taki krok, który prawdopodobnie wymaga zakończenia kariery naukowej, bo jak jesteśmy dziennikarzem na pełen etat, to nie mamy już możliwości, żeby robić badania, ale to też jest pewna ścieżka kariery dla tych, którzy zrobili doktorat i myślą o tym, aby tę wiedzę właśnie zdobytą w procesie edukacji wykorzystywać, aby przybliżać ludziom naukę, a niekoniecznie tę naukę robić. No i PR-owiec, tak? Tak naprawdę Asia jest PR-owcem, czyli taką osobą, która po prostu wie, jak budować relacje, jak przekazywać informacje. I takich PR-owców też jest teraz na nich olbrzymie zapotrzebowanie, takich, którzy właśnie rozumieją, czym jest nauka, chociażby rozumieją specyfikę świata akademickiego, to jest podstawa. Jak jeszcze mają wykształcenie dziedzinowe, to już w ogóle ekstra, bo oni się świetnie dogadają z naukowcami i będą rozumieli, o czym piszą, i też będą po partnersku z dziennikarzami rozmawiać w imieniu tego naukowca. Więc jeśli czujecie, że macie dryg organizacyjny, bierzecie sprawy w swoje ręce, jesteście pro, czyli lubicie wychodzić z inicjatywą, lubicie gadać z ludźmi, bo to trzeba naprawdę nawiązywać kontakty. Asia pewnie potwierdzi, tak, kiwa głową, że to jest po prostu ciągłe wychodzenie do ludzi z inicjatywą. Jeśli macie taki profil w sobie, to zdecydowanie taka praca PR-owca na uczelni, tylko na uczelni to się właśnie nazywa na przykład Science Communication Officer, jest dla Was. Jeśli nie macie tego pro w sobie, ale czujecie, że lubicie szukać analogii, lubicie szukać słów w języku naturalnym, które pozwolą mówić o badaniach, no to science writer albo dziennikarz. To jest bardzo okej. Okay. Wtedy sobie siedzicie bezpiecznie, piszecie i nie musicie nawiązywać kontaktów pro. Asiu. Tak, no ja to zawsze mówię, że czy dziennikarz, czy dobry PR-owiec, on po prostu nie ma wyboru, musi lubić ludzi i musi być tych ludzi ciekawy, innej opcji nie ma. Zanim przejdziemy do kolejnej rundy pytań, to powiedz mi jeszcze, Rafał, czy coś tutaj byś ze swojej strony dorzucił? Pewnie mniej niż dziewczyny zajmujesz się tą popularyzacją, jednak jesteś osobą, która pracuje przede wszystkim jako naukowiec, ale być może też w tej burzy mózgów coś jeszcze dorzucisz. Niewiele, bo wydaje mi się, że dziewczyny, znaczy, nie chcę mówić wyczerpały, ale dużo więcej mają do powiedzenia na ten temat niż ja. Ja nie wiem, może ja mogę tylko powiedzieć o specyfice Polski, że mam, ale to jest jakoś takie osobiste, subiektywne wrażenie, że chyba jednak w krajach zachodnich te ścieżki kariery są odrobinę lepiej zdefiniowane niż w Polsce. W Polsce mam wrażenie, że to wszystko jest takie trochę do zdefiniowania samemu, i ludzie często chyba robią różne rzeczy i sami sobie troszkę definiują tą karierę. No chyba Natalia z dobrym przykładem osoby, która sobie wymyśliła własną karierę. Ja zdaję sobie sprawę, jakim kosztem na zdrowiu, ale bo to jednak jest ciężki kawałek chleba, ale wydaje mi się, że jednak dla osoby, która lubi naukę i lubi o niej opowiadać, to wydaje mi się, że jest dużo różnych sposobów na wymyślenie siebie samego. Natomiast bardzo mocno popieram to, co mówiła Asia, żeby po prostu, żeby od dość wczesnego angażować się i to ćwiczyć, bo jednak to jest taka trochę umiejętność, którą trzeba ćwiczyć. Pewnie jasne, że niektórym przychodzi to łatwiej niż innym, ale wydaje mi się, że jednak to jest coś, co po prostu warto ćwiczyć jak najdłużej się da.
Bałeś się, Rafał, że nic wartościowego nie wniesiesz tym pytaniom, a ja tutaj powiem, że to super brzmi, wymyśleć sobie swój zawód. Widziałem, Asia, że się wyrywasz, ręka do góry, to ja będę takim belfrem, który ci udziela głosu. Proszę bardzo, Asia. Dzięki. Ja tylko chciałam dodać do tego, co mówiła Natalia, że jeżeli ktoś chce popróbować troszeczkę dziennikarstwa, to nie musi od razu zrywać wszystkich kontaktów z laboratorium, bo jeżeli na przykład macie jakieś badania, wiecie, że będą publikowane lada dzień i wiecie, że wynik jest fajny i ciekawy i że to nie jest coś tylko, co może zainteresować wąską grupę odbiorców, ale naprawdę jest to coś takiego albo interesującego, albo mającego wpływ na jakieś życie codzienne na przykład, to jeżeli wasza uczelnia nie ma rzecznika prasowego, warto po prostu uderzyć do dziennikarzy bezpośrednio. Nikt się nie obrazi za to, że ktoś do niego przyjdzie z tematem. Najwyżej powie, o, przepraszam, w tej chwili mamy już grafik napięty, ale jak następnym razem coś się pojawi, to zapraszam za powiedzmy 3 tygodnie albo za 2 miesiące. I dla nich to jest o tyle fajne, że znaleźli nowy temat do opracowania, a dla was jest to być może fajna możliwość nawiązania i zbudowania relacji. Bardzo się cieszę, że nawiązuje się interakcja. Teraz Natalia, widziałem rękę w górę. Tak, bo wiem, że zaraz zakończymy wątek ścieżek kariery, a chciałam wspomnieć o tym, że Europejska Rada do Spraw Doktorantów i Młodych Naukowców zdefiniowała chyba 7 albo 9 takich kluczowych kategorii umiejętności, które są potrzebne młodym naukowcom na rynku pracy, aby mogli swobodnie się po nim poruszać. I jak pewnie wiecie, dziś mówi się, że naukowiec powinien w swojej karierze zawodowej co najmniej raz wyjechać za granicę na staż naukowy, co najmniej raz spróbować swoich sił w innym sektorze niż sektor nauki, no i co najmniej raz zrobić ten projekt interdyscyplinarny. I to nie było wcześniej tak definiowane. Teraz naukowcy młodzi muszą o tym myśleć i to już wymusza nabycie umiejętności komunikacyjnych. Dlatego też właśnie komunikacja została przez Europejską Radę do Spraw Doktorantów i Młodych Naukowców uznana za jedną z tych kluczowych kompetencji, którą należy nabywać. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj jeszcze mamy pewien komfort. Naukowcy mają, nawet młodzi, wciąż jeszcze taki komfort, że mogą sobie mówić, że ta komunikacja do szerszego grona, do ludzi spoza świata akademickiego jest czymś takim obok, co niekoniecznie trzeba robić, ale to się zmieni. I chyba już jest taka lekka presja, żeby w tą ścieżkę rozwoju kariery naukowej wplatać tą komunikację. Słuchajcie, byłam w zeszłym tygodniu w Krakowie, zresztą na UJ-cie szkoliłam grupę humanistów i przedstawicieli nauk społecznych, czyli wydawałoby się, że to są takie dziedziny, które łatwo zrozumieć. Już nie będę mówić o tym, że ja sama po socjologii nie rozumiałam pewnych socjologicznych terminów, to jeszcze geograf z kulturoznawcą nie byli w stanie się dogadać. A co dopiero, gdy mówimy o przedstawicielach nauk ścisłych i przyrodniczych, więc to pokazuje, że interdyscyplinarność już wymusza inny sposób mówienia o badaniach, międzysektorowość tym bardziej. No właśnie, o tym sposobie porozumiewania się zaraz sobie powiemy. Rzeczywiście temat ścieżek kariery powoli zamknijmy, bo chciałbym porozmawiać o tym, co jest głównym pretekstem naszego spotkania, czyli ta komunikacja po polsku. Asia, jak sobie spojrzymy na twoją działalność, to ty jesteś oczywiście ekspertką w wielu programach w Polsce, prowadzisz warsztaty po polsku, natomiast przeglądam twoją stronę internetową, sociale typu LinkedIn, Twitter i one są przede wszystkim przeznaczone dla osób anglojęzycznych. Czy twoim zdaniem jest to wystarczające, bo dzięki temu trafiasz do każdej nacji w nauce, czy jednak chciałabyś docelowo bardziej też przez te źródła komunikować się po polsku, pewnie gdyby doba miała 48 godzin, znając liczbę twoich zajęć? To jest dobre pytanie, bo tutaj walczą ze sobą dwie kwestie. Z jednej strony komunikacja po polsku jest bardzo dobra, bo można być pierwszą osobą, która mówi o danym temacie. Konkurencja jest zdecydowanie mniejsza, tak jak wspomniała przedtem Natalia. Jest zapotrzebowanie na popularyzatorów, ponieważ jest to dopiero zawód, który się tworzy. Więc pod tym względem jest fajnie, bo można dosyć szybko i łatwo wywindować i stać się znaną osobą, jeżeli oczywiście wie się, co się robi. Ale z drugiej strony,
no ma się wąską publiczność, bo po polsku mówią tylko Polacy. Więc tutaj jest ta kwestia, jeżeli mogę przetłumaczyć bezpośrednio z angielskiego, czy chce się być małą rybką w dużym morzu, czy dużą rybką w małym morzu, tak? Mhm. Czy chce się być jednym z wielu popularyzatorów w języku angielskim, ewentualnie z szerszą publicznością, ale niekoniecznie, bo konkurencja jest duża, czy zawężać się tylko do osób polskojęzycznych, ale za to mieć większą moc przebicia. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, no to jest kwestia techniczna. Czy prowadzić na przykład dwa osobne konta na Twitterze, jedno po polsku, drugie po angielsku, czy tak przemielić te tweety polsko-angielskojęzyczne, czy pod każdym tweetem dawać tłumaczenie. To zaczyna być troszeczkę mało komfortowe, zabiera dużo czasu, a co jeżeli brzmi człowiek troszeczkę inaczej po angielsku niż po polsku. I tak, jeżeli ludzie kogoś obserwują na mediach społecznościowych, to chcą wiedzieć, czego się spodziewać. Więc jeżeli nagle ktoś wyskakuje z tweetem po polsku, a potem po angielsku, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o publiczność, może to być troszeczkę dezorientujące. No ja myślę, że jest też taki problem dostosowania, tej nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, dostosowania angielskiej terminologii, definicji na język polski. To pokazuje takie tak szybko ewoluujące tematy jak COVID przecież, prawda? I to jest chyba taka mocna trudność. Jasne, jasne, oczywiście. I zawsze tak wewnętrznie troszeczkę umieram, jak próbuję tłumaczyć jakimiś wygibasami językowymi, na przykład zoologiczną terminologię, a potem się okazuje, że behavioral ecology to jest ekologia behawioralna i właściwie to nie musiałam się wysilać. Tak. Tak, jak ja byłem właśnie w Holandii na Uniwersytecie w Wageningen, to oni tam mieli na wszystko jedno słowo, natomiast te technologie jeszcze nie wyszły poza ich laboratorium. Ja komuś w Polsce o tym opowiadałem, to musiałem używać naprawdę wielu, wielu słów i jakoś to na okrętkę tłumaczyć. Natomiast jestem bardzo ciekawy teraz optyki na ten temat Rafała, bo tu mamy bardzo podobną sytuację. Ty, Rafał, wracasz do Polski, a mimo wszystko patrzymy sobie na twoją stronę Twittera, LinkedIna, wszystko prowadzone w języku angielskim. Z czego to w takim razie u ciebie wynika? Czy uważasz, że jest to wystarczające, bo używasz w twoim mniemaniu języka uniwersalnego w nauce? A nie wiem, może chodzi właśnie o jakieś trudności w komunikacji po polsku? No fakt, że dla mnie to w ogóle nie było oczywiste i dalej nie jest, z uwagi na te problemy, o których Asia mówiła. Moja decyzja wynika z tego, że ja przede wszystkim w pierwszej kolejności komunikuję naukę innym naukowcom z tej samej dziedziny. I to samo w sobie nie jest wcale proste, bo jeżeli się ma jakieś wyniki, czy preprint, a później paper, no to się chce, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało o tych wynikach. A ludzie, większość ludzi nie czyta paperu, więc w związku z tym się to zazwyczaj w jakiejś formie przetrawialnej się to próbuje sprzedać. Czyli na przykład się robi wątek na Twitterze, a każdy zbiera się główne myśli z papera i każdą myśl się opakowuje w takim zjadliwej formie, bo jednak z drugiej strony, jak ja wejdę na Twittera, no to codziennie mam 40 publikacji, znaczy wiadomo, że może nie tych publikacji, które są super zbliżone do tego, czym ja się zajmuję, ale jest mnóstwo publikacji każdego dnia czy każdego tygodnia, które są potencjalnie dla mnie ciekawe, a szczerze mówiąc ciężko mi samemu zdecydować, czy coś jest ciekawe, czy nie, póki nie zrozumiem, co tam jest, a to wymaga ogromnego nakładu czasu. W związku z tym w samym środowisku naukowym jest ogromna potrzeba opakowywania w prostej, sprzedawalnej formie kontentu naukowego, który później, który na podstawie którego ludzie tak naprawdę decydują, czy iść głębiej i czytać publikacje dokładniej. No bo jeżeli coś jest bardzo blisko tego, co ja robię, to ja niego nie potrzebuję, ale jak ktoś jest już pół kroku dalej, to może to być bardzo adekwatne i bardzo potrzebne, żeby to zrozumieć i przeczytać, ale ja po prostu mogę się o tym nie dowiedzieć, jak ktoś mi nie powie, czemu powinienem to przeczytać. Jeżeli chodzi o drugi,
Dopiero w drugiej kolejności moje badania kieruję do publiki i tutaj tę komunikację staram się prowadzić po polsku, natomiast to nie robię tego przez swoją stronę, przez Twittera może czasami, ale no jest to Twitter jest problem, bo dwa konta prowadzić w dwóch językach, a jedno konto w dwóch językach, to wcale nie, to żadne, nie wiem, są różne osoby, które różnie robią, żadna z tych opcji nie wydaje się być idealna, natomiast wydaje mi się, że są też, jak ja staram się uderzać z wynikami badań do polskiej publiki, to raczej wtedy bym szedł tą drogą, o której chyba Asia wspominała, żeby uderzać już do osób, które mogą mi w tym pomóc, czyli na przykład dziennikarzy, jeżeli ma się to communications officerów lub kogoś na uniwersytecie, kto może pomóc rozpropagować te badania, bo jednak jest całe spektrum widowni, dla których to może być ciekawe i każda widownia wymaga zupełnie innego sposobu mówienia o tych badaniach. Ja myślę, że świetnie nam ten temat zepnie Natalia, bo jednak ona głównie komunikuje po polsku, ale Natalka, pozwól, że jeszcze dopytam jedną rzecz Rafała, bo chciałbym zamknąć w jego przypadku ten temat, a nawet wziąć go trochę w obronę. Dlatego, że jak wpisuję w Google'ach Rafał Mostowy, to jednak większość wyników to jego wypowiedzi po polsku dla polskich portali dotyczących COVID-19 i to na różnych etapach pandemii. To chyba też jest mimo wszystko dla ciebie, Rafał, budujące, że w tak trudnej sytuacji globalnej epidemii tak naprawdę sięga się po wiedzę i autorytety naukowe, bo wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, ale podejrzewam, że nigdy wcześniej na taką skalę twoja wiedza z zakresu chorób zakaźnych nie była wykorzystywana. COVID byłby tutaj trochę pretekstem, bo może opowiedz się trochę o tym, jak to wygląda w Polsce. No generalnie ja nie wspominam tego za dobrze, tego całego okresu covidowego, bo na ogromną większość tematów ja nie czuję, że powinienem był się wypowiadać i bardzo, bardzo, bardzo starałem się nie wychodzić poza zakres mojej wiedzy i kompetencji. Ja 7 lat pracowałem na Wydziale Chorób Zakaźnych na Imperial College. Uczyłem trochę teoretycznej epidemiologii, modelowania matematycznego, ale przede wszystkim zajmuję się ewolucją, genomiką bakterii i wirusów, ale bakteryjnych, więc ja nie jestem specjalistą COVID-u, natomiast na tle w Wielkiej Brytanii jest kilkadziesiąt grup, które się znają na każdym jednym aspekcie SARS-CoV-2, COVID-u, epidemiologii związanej z COVID-em. W Polsce jest, zupełnie to inaczej wygląda i też miałem wrażenie, że zwłaszcza na początku, że w ogóle nikt nie wiedział, o co chodzi. Ja starałem się na początku nie wchodzić w to, potem trochę zacząłem tutaj komunikować. Po jakimś czasie już nawet nie za bardzo byłem skłonny, żeby latać na każde zaproszenie, bo większość tego to po prostu była strata mojego czasu. Natomiast jest sporo osób w Polsce, które poza osobami, które ewidentnie się znają na temacie i bardzo dużo wnoszą wniosły tutaj w popularyzację tematu jak w Polsce, jak na przykład Krzysztof Pycz u nas w MCB, to jest całe spektrum osób, które urosło do jakby już bez nazwisk, ale tutaj do jakichś takich korona celebrytów, które widziałem, że po prostu potem wypowiadają się na tematy, które nie do końca leżą w obrębie kompetencji, nadinterpretują rzeczy, spekulują, wyrażają opinie, nie mówiąc, że nie rozróżniając, że to jest opinia i fakt. I ja już po prostu najchętniej ten cały temat COVID-u już bym zakończył, wrócił do bakteriofagu, którymi się zajmuję. Więc natomiast niestety jest to też trochę związane z jakimś tam budowaniem wizerunku,
które polega na tym, że no, jeżeli na przykład jest jakaś rozmowa, która potencjalnie wygląda ciekawie i mogę coś potencjalnie ciekawego powiedzieć ze swojej strony, to raz na jakiś czas się w to angażuję, ale nie rzucam się na każdą szansę wypowiadania się w tym temacie, bo szczerze mówiąc, to naprawdę mam już trochę dość. No może teraz sobie trochę odpoczniesz, bo świat ma inny temat, numer jeden. Natomiast nie będę oczywiście teraz tutaj o tym mówił, bo chciałbym przejść do Natalii. Tak jak mówiłem, Natalia, przede wszystkim współpracujesz z polskimi naukowcami, więc chciałbym się ciebie zapytać, czy według ciebie oni widzą potrzebę komunikowania po polsku, czy uważają to za jakąś tam fanaberię, stratę czasu? Raczej wychodzą z założenia, że wystarczy trafiać do anglojęzycznych osób, bo przecież wszyscy mówią po angielsku. Faktycznie pracujemy tylko z polskimi naukowcami, ale polscy naukowcy coraz chętniej chcą dzielić się wiedzą z mediami zagranicznymi i z także organizacjami parasolowymi, czyli takimi, które zrzeszają potencjalnie zainteresowanych za granicą. Zacznę jednak od tego, że ja w ogóle z wielką przyjemnością słuchałam Asi i Rafała, bo Asia i Rafał są bardzo doświadczeni w tym obszarze i rzadko się zdarza, że naukowiec ma na Twitterze, polski naukowiec ma na Twitterze 2,5-tysięczną publiczność, że jeszcze do tego ma LinkedIna, na którym też naprawdę jest zebrana grupa followersów godna pozazdroszczenia. I to jest super, bo to jest w ogóle taka świadoma polityka zarządzania informacją. Rafał z kolei tak trochę wybrzmiało, jakby jednak nie był do końca pewny, czy dobrze robi, ale powiem ci, Rafał, z mojej perspektywy to wygląda tak, jakbyś ty bardzo świadomie zarządzał swoim wizerunkiem, bo najważniejszy jest wizerunek naukowy w świecie międzynarodowym, dlatego po angielsku koncentrujesz się w tak zwanych swoich kanałach, czyli na swojej stronie internetowej, na swoim Twitterze, równocześnie w Polsce udzielasz wielu wywiadów, czyli wykorzystujesz relacje z mediami do tego, aby budować wizerunek ekspercki w Polsce, ale twoje własne kanały, te, nad którymi masz pełną kontrolę, są w języku angielskim. Tym samym wysyłasz światu sygnał, że ty jesteś naukowcem z międzynarodowego środowiska, ale świadomie sięgasz po polskie kanały komunikacji, żeby tutaj też zadbać o relacje. Także mnogość kanałów jest dziś duża. Można faktycznie zgłupieć i zastanawiać się, jak to wszystko wykorzystać. I tak, naukowcy jak podchodzą po raz pierwszy do popularyzacji, na przykład też stawiały stronę internetową albo myślą o jakiejś kampanii informacyjnej wokół badań, to zadają to pytanie, ale po polsku? Czy po polsku i angielsku, czy tylko po angielsku? No ja zawsze mówię, to zależy od tego, jaki chcesz cel osiągnąć i do jakiej grupy docelowo chcesz dotrzeć. No bo jeśli twoim głównym celem jest jednak to, żeby być widocznym w środowisku międzynarodowym, a czasu masz mało w życiu, każdy z nas ma tylko 24 godziny na dobę, no to stawiaj na ten angielski. Ale jeśli do jakichś celów potrzebujesz tutaj relacji na rynku polskim, nie wiem, twój pracodawca, uczelnia, władze wymagają od ciebie do ewaluacji, żebyś się aktywizował, czy na festiwalach nauki, czy pokazywał się od strony wywiadów w Polsce, no to to też cię jakoś mobilizuje do tego, żeby zrobić to po polsku. Zdarza się, że bardzo często teraz, że naukowcy nie tylko myślą o budowaniu widoczności międzynarodowej pod kątem tego, żeby robić network, tylko też dlatego, żeby rekrutować sobie członków do zespołu badawczych z zagranicy. No wszystko w zgodzie z internacjonalizacją, która jest teraz niesamowicie ważna. Ostatnio pracowałam z bardzo fajnym startupem epigenetycznym GeneGoggle, który wywodzi się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego i oni w ogóle nie mają widoczności w Polsce, bo oni zrobili rozeznanie i w ogóle okazało się, że nawet jeśli chodzi o biznes, to tutaj nie ma firmy, która byłaby w stanie ich zasponsorować. Więc cały wysiłek włożyli w komunikację anglojęzyczną i od razu jakby punktem odniesienia dla ich działań jest świat, a nie Polska. I rozmawiałam z nimi o tym wielokrotnie, mówiłam, no ale słuchajcie, no czasem może się okazać, że w Polsce będzie jakiś sprzymierzeniec, ktoś, kto
faktycznie ma ten zasięg międzynarodowy, a mówi po polsku i rozgląda się na polskim rynku, więc może Wam się to przydać. No tak, ale ważniejsza jest zagranica, a czasu jest mało, więc trzeba selekcjonować i priorytetyzować. To w ogóle ta kwestia języka jest jeszcze ciekawa dla mnie, bo do Narodowego Centrum Nauki, czyli tej agendy rządowej, która finansuje badania podstawowe w Polsce, pisze się wnioski w języku angielskim. Tak, Rafał, popraw mnie, jeśli się mylę. Tak, kiedyś się pisało w dwóch, ale teraz już większość jest po angielsku. No właśnie, i co jest ciekawe, co zauważyłam, że bo nie wszystkie projekty są robione na skalę międzynarodową. Niektóre są naprawdę interesujące tylko dla odbiorców w Polsce i dotyczą bezpośrednio Polski. I fajne jest to, że się wymaga od naukowców, aby od razu pisali w języku angielskim, no bo dzisiaj ten angielski jest niesamowicie ważny, zresztą nie tylko w świecie nauki, ale zauważyłam, że już przy tym pisaniu wniosków niektórym tak wchodzi w krew mówienie po angielsku, że trudno już jest im znaleźć terminy po polsku, nie mówiąc już o terminach zrozumiałych dla normalnego człowieka, więc jeszcze muszą się zastanowić, żeby ten angielski naukowy przełożyć na polski naukowy, a gdzie tam w ogóle polski nienaukowy. I więc to zauważyłam, że jest taki mały rozjazd i na pewno to pokazuje, że trzeba znaleźć czas na to, aby się zastanowić, jak mówić i stworzyć sobie taki słowniczek. I taka podpowiedź ode mnie, jeśli decydujecie się na dzielenie się wiedzą na rynku polskim, w języku polskim, a zajmujecie się trudną dziedziną typu na przykład genetyka, epigenetyka, inne dziedziny związane z biotechnologią, zobaczcie, jakim językiem się o tym pisze w sieci. Poszukajcie raportów, ale takich przygotowanych nie przez naukowców, i poszukajcie tych słów, zróbcie sobie słownik i przy pomocy tych słów zacznijcie mówić o tym, co robicie. Na to trzeba poświęcić czas, ale to będzie skuteczne. No właśnie, ja tutaj chciałbym płynnie przejść, bo było super spostrzeżenie, Natalia, natomiast właśnie taki temat, do którego ja naprawdę chciałbym teraz z Zasią przejść, obiecałem sobie, że jak Zasią będę miał okazję porozmawiać, to jej to publicznie powiem. Jestem absolutnym fanem twojego 3-minutowego speechu na FameLabie w Szlafroku w 2014 roku, a wspominam o tym dlatego, że to się wiąże z tym, co mówiła Natalia. Czasem nawet jak naukowcy komunikują po polsku, to i tak pozostają niezrozumiali dla 95% społeczeństwa, czyli dla tej szerszej opinii publicznej. Ty żonglujesz ciekawostkami, zagadkami, no potrafisz zaintrygować to. Asia, zapytam się ciebie trochę parafrazując klasyka, czy naszym naukowcom brakuje luzu? Nie, niekoniecznie. Wydaje mi się, że naszym naukowcom niczego nie brakuje, tylko czasami środowisko ich trochę tłamsi. O, takie mam wrażenie, bo pamiętam, jak kilka lat temu razem zresztą z Rafałem brałam udział w pierwszym polskim stand-upie naukowym, gdzie żeśmy się wydurniali równo i publiczność to uwielbiała. I mam wrażenie, że nie było problemu ze zrozumieniem, o co tym naukowcom tak właściwie chodzi. Tylko to jest taka kwestia pozwolenia sobie na to. No właśnie. W Polsce często się myśli, o, naukowiec, poważny człowiek, tak, pani profesor, pan doktor, gdzie tutaj się wygłupia, jakieś zadaje zagadki i inne takie bzdury z siebie wypuszcza, trzeba być poważnym, ale na takiej powadze to się daleko nie zajedzie, zwłaszcza z taką szerszą ogólną publicznością. No właśnie, to ja tutaj będę miał cytaty, które myślę, że będą tobie, Asia, doskonale znane. Zadziwiające zwierzęce zatki. Melatonina odpowiada za kurczenie się jąder chomików, czy pszczoły tresowane pod kątem wykrywania narkotyków i materiałów wybuchowych. No jak mało kto potrafisz zrobić z nauki clickbait nagłówek, ale w moich ustach to jest naprawdę, naprawdę komplement. To jakbyś to mogła podsumować, jak jest przepis na przykucie uwagi widza w tym naprawdę do granic przebodźcowanym świecie, pokazanie mu, że nauka też może być sexy. Pomyślcie sobie o dziedzinie, która Was zupełnie nie interesuje i wyobraźcie sobie, co by Was mogło do takiej dziedziny przyciągnąć. Na przykład
powiem z ręką na sercu, ja nie jestem jakąś olbrzymią fanką geologii i dla mnie to jest takie dosyć no, mało interesujące, ale są ludzie, którzy potrafią przyciągnąć mnie do tego tematu i myślę sobie, jakich oni narzędzi używają, jaki tytuł by mógł mnie zainteresować, jaka aktywność by mogła mnie przyciągnąć. Więc nie myślcie o swoim temacie w kategorii tego, że to jest wasz ukochany temat na świecie i wszyscy oczywiście powinni się nim interesować, tylko pomyślcie sobie o tym, jak przyciągnąć kogoś, kto jest zupełnie tym tematem niezainteresowany. Jeżeli oczywiście to jest wasza publiczność, bo jeżeli, tak jak Rafał, jesteście ukierunkowani na innych naukowców z tej samej dziedziny, no to troszeczkę inaczej podchodzicie do tematu. Ale z drugiej strony naukowiec też jest człowiekiem i też chce się czasami zaśmiać, też chce czasami poczytać o czymś w ludzkim języku, mieć jakieś streszczenie. Nie zawsze chce się komuś przebijać przez dosyć hermetyczny język naukowy. Właśnie, tej uwagi z czatu od Asi, oczywiście Asia tutaj się z nami zgadza i podkreśla, że ważne jest uczenie studentów otwartości i celowości w komunikacji. Większość naukowców ma ogromny problem z przekazaniem informacji w jasny i klarowny sposób. Cenna uwaga, Asia, zdecydowanie tak. Natomiast chciałbym zrobić mały test po tym, co Asia powiedziała i wywołam tutaj tablicy Rafała. Gdybyś miał maksymalnie 3 minuty, tyle ile na FameLabie miała Asia i spontanicznie, bo nie powiedziałem ci o tym, że tego będę od ciebie chciał, powiedziałbyś o tym, czym się zajmuje twoja grupa badawcza i na czym polegają twoje badania naukowe, ale w taki sposób, żeby zostać zrozumiałym przez zwykłego Kowalskiego, bo on też powinien zrozumieć, jak gwałtownym, ważnym, narastającym problemem jest antybiotykooporność i jak mocno może podkopać zdobycze współczesnej medycyny. To co, Rafał, nastawię zegarek, maksymalnie 3 minuty, damy radę? Zobacz, ja tutaj nastawiam stoper. Nie wiem, czy aż 3 minuty wykorzystam. Postaram się, więc my się zajmujemy problemem wirusów bakteryjnych. Bakterie, tak jak my też mają swoje wirusy, tylko że te wirusy są tak naprawdę wrogami bakterii od miliardów lat. I zarówno bakterie, jak i wirusy miały miliardy lat na to, żeby się nauczyć walczyć ze sobą. I bakterie wyewoluowały całą masę różnych mechanizmów, żeby się chronić przed swoimi wirusami. A wirusy mają mnóstwo różnych mechanizmów, żeby do tych bakterii wnikać i potem je zabijać, lub niektóre z nich się chowają w genomie bakterii i siedzą tam jako pasożyty. To, co jest fascynujące, to to, że my tak naprawdę jesteśmy teraz w trakcie kryzysu antybiotyków, gdzie używamy ich tak długo, że bakterie już stają się coraz bardziej lekooporne. Używamy ich na taką skalę, że te lekooporne bakterie się pojawiają wszędzie i stanowią realny problem dla ludzkości. Raptem kilka tygodni temu było badanie w The Lancet Health, czy w The Lancet, które szacowało, że w tym momencie antybiotyki są odpowiedzialne za chyba najwięcej zgonów na całym świecie, wszystkich chorób zakaźnych. Tu nie ma jakiegoś mądrego sposobu, bo bakterie mają sposób na każdy antybiotyk, więc wirusy są tym inną działką interakcji z bakteriami, wirusy bakteryjne, które mają swoje narzędzia molekularne, żeby bakterie zabijać, ale bakterie umieją też je przechytrzyć. Więc to otwiera drzwi do zupełnie nowego rozdziału biologii. Wprawdzie te badania nad fagami są idea używania fagów przeciwko bakterii jest starsza niż antybiotyki, ale tak naprawdę nigdy nie studiowaliśmy ich w takim detalu, jakim teraz zaczynamy badać. Więc moja grupa zajmuje się bioinformatyką tych interakcji i staramy się analizować dziesiątki tysięcy różnych sekwencji kodujących zarówno bakterii, jak i wirusów, żeby lepiej zrozumieć, w jaki sposób one ewoluują, koewoluują i w jaki sposób można wykorzystać ten potencjał fagowy po to, żeby pomóc lepiej zwalczać problem lekooporności.
Dużo czasu nam już nie zostało, ty się w 3 minutach zmieściłeś, natomiast chciałbym, żeby w tej rundzie pytań Natalia była taką recenzentką, bo tak jak powiedziałem, no była rzecznikiem prasowym przez 3 lata SWPS, czyli uczelni, która kolokwialnie mówiąc umie w komunikację nauki, napisała też książkę Sztuka promocji nauki, praktyczny poradnik dla naukowców, więc ma wiedzę, warsztat, narzędzia, żeby ocenić ten speech przedmówcy. Jakieś praktyczne porady dla Rafała, odnosząc się do tytułu tej książki, Natalia? Rafał ma bardzo duże doświadczenie i ma już przepracowany speech, co było widać, że jest to przemyślane. Przede wszystkim fajna jest ta analogia do wojny i to, że bakterie i wirusy mogły przez wiele, wiele lat nauczyć się, jak ze sobą walczyć. To jest takie obrazowe i od razu przemawia do wyobraźni. Fajne jest też to, że Rafał, gdy mówi o tym, co robi, odwołuje się do rzeczy, które znamy, mówi wprost o tym, że jesteśmy po prostu osłabieni przez to, że bierzemy bardzo dużo antybiotyków. Fajne jest też to, że mówi zwięźle i nie potrzebował nawet 3 minut, żeby opowiedzieć o tym, co jest najważniejsze w badaniu. To są na pewno takie rzeczy, na które zwróciłam uwagę, ale też jakby przyznam szczerze, że ja generalnie obserwuję z podziwem Rafała i nie czuję się, żebym była jego recenzentką zupełnie, bo i sam Rafał od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam, może to nie jest aż tak wiele lat, bo to by znaczyło, że ja jestem wiekowa, ale dzieli się wiedzą naukową i udziela wywiadów i też teraz pracuje w Małopolskim Centrum Biotechnologii, które w czasie pandemii udowodniło nam, że kiedy trzeba, to można, bo Krzysiek Pyrć zajął miejsce dyżurnego wirusologa kraju, dzięki któremu mogliśmy być na bieżąco z rzetelną wiedzą, więc też podejrzewam, że jak się ma takiego człowieka na pokładzie, to naturalne też to się staje dla innych osób, które pracują w tym ośrodku, że popularyzować warto. No ja mam w swoim rękawie naprawdę jeszcze dużo pytań, ale mam na uwadze to, że mamy ostatnie kilka minut. Jasia, będę miał ostatnie pytanie do ciebie. Jeśli będziesz chciała, to będziesz się mogła rozłączyć z nami po tym pytaniu, bo doszliśmy do tego, że ważne jest to, jak komunikujemy, ale trzeba jeszcze powiedzieć, że też to, gdzie ląduje nasz przekaz, tak? Bo świat badacza nie powinien ograniczać się do wysokoimpaktowych publikacji naukowych, a bardzo często tak też się dzieje. No to powiedz nam, Asia, jak zachęcić naukowców do tego, żeby rozwijali Instagram, podcasty, LinkedIn, Twitter, różne inne socjale, chociaż punktów w hierarchii akademickiej im to nie doda. Czasami doda, bo są różne badania, które pokazują, że publikacje, które są opisywane na przykład na Twitterze, są częściej cytowane niż takie publikacje, które nie są pokazywane na Twitterze. I to łączy się z tym, o czym mówiłam wcześniej, że naukowcy też są ludźmi i że jeżeli wpadnie im w oko jakieś badanie, na przykład na Twitterze, albo na Face, albo na LinkedIn, to są bardziej skłonni uwzględnić je w swojej publikacji niż taki artykuł, którego muszą szukać na 15 stronie Google Scholar na przykład. Więc to się przekłada na bardzo wymierne korzyści, to po pierwsze. Po drugie, naukowcy mogą mieć wpływ nie tylko na własne cytowania, ale na przykład na zmianę polityki. I w ten sposób wywieranie wpływu również odbywa się na przykład poprzez media społecznościowe. Mogą stać się ekspertami takimi, może brzydko powiem, domorosłymi, ale takimi zaczynającymi od zera, czyli nie są zależni od dziennikarzy, którzy być może czasami przekształcą dane treści, tylko mogą bezpośrednio komunikować się z publicznością, co też jest korzystne i też daje satysfakcję, więc pod tym względem na pewno warto. No, poza tym jest to też w pewnym sensie frajda. Dobra, super. Asia, jeśli musisz, to leć. My sobie tutaj dokończymy z Natalią i Rafałem, bo zbliżamy się już do końca tej dyskusji. Dzięki Ci serdecznie, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą.
No i co, dużo... Ja bardzo dziękuję i bardzo miło było Was wszystkich poznać. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do mnie, to proszę mnie łapać albo na Facebooku, albo na Twitterze. Jestem pod własnym nazwiskiem, nie ukrywam się nigdzie. Dokładnie. Dobranoc albo dzień dobry, jeżeli ktoś jest w Stanach. Pa, pa. Dokładnie. Trzymaj się, miłego wieczoru. No właśnie, Rafał, to ciebie się zapytam jeszcze, wykorzystując te kilka minut, bo ja mam taką anegdotkę, ją mi opowiedział Mateusz Sikora z Instytutu Biofizyki Maxa Plancka. On wspominał, że jego grupa badawcza kiedyś spędziła cały dzień nad tym, żeby skonstruować odpowiedni draft tweeta. Niewtajemniczonym powiem, tweet to jest 280 znaków. A czy ty dostrzegasz rzeczywiście jakieś różnice pomiędzy krajami, w których miałeś okazję bywać, jeżeli chodzi o to podejście naukowców do social mediów i czy ten świat zachodu Polsce troszeczkę odjechał, czy tak źle nie jest? Znaczy ja mogę tylko komentować na temat UK kontra Polska, bo tak naprawdę... Jasne. Tylko tam tak naprawdę... Angażowałem się w popularyzację w social media. I generalnie to, co w ogóle jest dla mnie zaskoczeniem, że naukowcy w Polsce nie używają w ogóle Twittera, w ogóle. Poza grupką tak naprawdę tych osób, o których mówiłem wcześniej, które miały dużą ekspozycję, były długo za granicą. Często mają też granty międzynarodowe. Oczywiście nie mówię teraz tutaj o ostatnich 2 latach, gdzie powstały konta z ogromną ilością followersów, które skupiały się tylko na COVID-zie, tylko mówię ogólnie o środowisku akademickim w Polsce. Po prostu Twitter nie istnieje. Ludzie albo używają Facebooka, co dla mnie jest nie do końca zrozumiałe. Znaczy rozumiem Facebook pod kątem popularyzacji, natomiast pod kątem propagowania badań zupełnie nie rozumiem, bo Facebook nie jest narzędziem, nie jest medium, które jest zaprojektowane do tego, żeby jakiś... inaczej, na Twitterze po prostu się dużo łatwiej rzeczy rozchodzą. Twitter jest też bardziej optymalny, bo jednak niby followers... Można podążać za osobami na Facebooku też, no ale to po prostu inaczej działa. Więc generalnie summa summarum, Twitter jest bardzo, bardzo ważnym narzędziem w krajach anglosaskich. W Polsce praktycznie nie istnieje. Także wydaje mi się, taka moja główna obserwacja, może nie wiem, może masz jakieś dodatkowe pytanie. Pewnie bym miał, natomiast zważam na to, że zbliżamy się prawie do 1,5 godziny tego webinaru, a chciałbym dopuścić jeszcze do głosu po raz ostatni Natalię, ale tak sformułować, Natalia, do Ciebie pytanie, żeby to było właśnie takie swoiste podsumowanie. Czy i pod ewentualnie jakimi względami naukowiec może pozwolić sobie na luksus niekorzystania z narzędzi cyfrowych i co rzeczywiście taki wykluczony cyfrowo naukowiec traci, bo już doszliśmy do tego, że nie punkty akademickie i nie impact factor, chociaż Asia też akurat dała nam fajną perspektywę, że to już się powoli zaczyna zmieniać. Więc generalnie tak, naukowiec dziś może funkcjonować bez mediów społecznościowych. Nie ukrywajmy tego, nie może osiągać sukcesy, tylko będzie je osiągał znacznie wolniej i nawet nie dowie się, jakie szanse stracił przez to, że w żaden sposób nie był znajdywalny ani widoczny w sieci. Bo prawda jest taka, że dzisiaj cały świat jest cyfrowy i zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele biznesu, którzy umówmy się są ważni w przypadku nauk aplikacyjnych, jak i przedstawiciele administracji, którzy tworzą politykę. Oni wszyscy szukają po słowach kluczowych. Jeśli potrzebują naukowca, to próbują przez wyszukiwarkę. I to są po prostu utracone szanse. Więc warto sobie pomagać i otwierać sobie różne opcje i później ewentualnie powiedzieć nie, tej nie chcę, to mi nie pasuje. Ale lepiej to robić w ten sposób, niż po prostu nawet nie wiedzieć, ile różnych okazji do rozwoju ścieżki zawodowej umyka. Tylko dlatego, że nie jest się otwartym na te narzędzia. Dokładnie, nie można negować, póki się nie spróbuje, tak reasumując to, co powiedziała Natalia. Dobrze, no to ja już dziękuję w takim razie słuchaczom, widzom, którzy zostali z nami do końca za uwagę.
panelistom dziękuję oczywiście za inspirującą, owocną dyskusję, natomiast organizatorom, czyli Fundacji Polonium i Genetic Society of America, za zorganizowanie nam platformy do takiej dyskusji. Na sam koniec też proszę, żeby wszystkie kobiety, które są z nami obecne, przyjęły najlepsze życzenie ode mnie i ten wirtualny kwiatek leci ode mnie w Waszą stronę. Na sam koniec też dopuszczam jeszcze do głosu Asię Kwiatek z Fundacji Polonium, która oficjalnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Adamie, bardzo dziękuję. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim panelistom za szereg bardzo ciekawych uwag, spostrzeżeń, za to, że podzieliliście się z nami swoją wiedzą i zdecydowanie pomogliście nam zrozumieć, o co chodzi w tej komunikacji z pola naukowego do szerszej publiczności. Przedstawiliśmy bardzo ważne spostrzeżenia, ważne tematy i mam nadzieję, że one też pomogą naszym odbiorcom, naszym widzom w osiąganiu sukcesów naukowych. Bardzo dziękuję naszym współorganizatorom, Ani z ramienia GSA oraz Adamie, Tobie serdecznie dzięki za wspaniałe prowadzenie naszej dyskusji, naszego spotkania. I jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam na nasze kolejne wydarzenie, które odbędzie się w kwietniu. Dostaniecie od nas drogą mailową formularz z linkiem do rejestracji. Serdecznie zapraszam wszystkich. I bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękujemy.